wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przywitać wszystkich Państwa w tym miejscu, które tak naprawdę od 2 miesięcy dopiero pojawiło się tutaj na mapie naszego Energetyka. Miejsce, które myślę wspaniale się wpisuje w dzisiejszy wieczór. Miejsce, w którym kiedyś sala warsztatowa, arki, różnego rodzaju maszyny, dziś sztuka industrialna naszego miasta, miłośników Stowarzyszenia Fotografii działającego w Energetycznym Centrum Kultury. Myślę, że ta przestrzeń będzie się w taki właśnie sposób zagospodarowywać tymi wszystkimi pracami, tymi wszystkimi waszymi pasjami, nie tylko fotograficznymi, ale również i innych grup działających tutaj w naszym ośrodku. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że będzie to miły wieczór dla was wszystkich. I cóż, żeby nie przedłużać, oddaję głos gospodarzom naszego dzisiejszego spotkania. Pani prezes Janie Lityńskiej, panu Zbigniewowi Podsiadło. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim, kto tam jeszcze stoi, ewentualnie tutaj zapraszamy, krzesełka są, bo te powitania troszeczkę potrwają, także żeby Państwu było wygodnie, prosimy. W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Miłośników Fotografii, w imieniu artysty fotografii Franciszka Podsiadło, chociaż oczywiście zabierze głos, ale ja też sobie pozwolę w jego imieniu i we własnym powitać Państwa i podziękować, że zechcieliście ten wieczór grudniowy, nie powiem chłodny, tak miałam kiedyś powiedzieć, ale przecież wcale chłodny nie jest, jest bardzo przyjemny i łatwo było dotrzeć, nie ma żadnej klapy, mrozu, ale na pewno tu jest przyjemniej niż na zewnątrz. Dziękujemy, że jesteście z nami w ten wieczór grudniowy. Serdecznie chciałam podziękować za wszelką pomoc osobom i instytucjom, które nam pomogły, dały zielone światło i dopingowały w naszych działaniach, a są to. Jak zawsze od wielu, wielu lat Miejski Klub imienia Jana Kiepury, pan dyrektor Michał Góral i cała wszyscy pracownicy klubu, Fundacja imienia Jana Kiepury i pani Jolanta Szczurek, Klub Artystyczny Komin, jego kierownictwo i obsługa, pan Massimo Francesco, pani Małgorzata Sałęga i też wszyscy pracownicy, którzy nam tutaj dopingowali przy naszych działaniach twórczych w tym miejscu. Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej, witamy pana Wojciecha Skiberę. Wydział do spraw organizacji pozarządowych i pani Magdalena Żaba. Proszę Państwa, ja mogłam, po pierwsze klema, a po drugie ładnie Państwo dopisali i frekwencja jest, ja mogę kogoś nie zauważyć, światło tutaj jest takie, ja patrzę na twarze, ale niekoniecznie widzę, więc od razu wybaczcie, jeżeli kogoś pominę, zgłaszać się proszę. Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki i niestety nieobecnym ciałem, ale duchem na pewno, pan Dariusz Waleriański, który jest autorem wstępu do katalogu towarzyszącego naszej wystawie. Oraz drukarnia Progres Sosnowca i rodzinny tandem, który przyczynił się do tego, że ten katalog powstał, pan Dariusz Kindler i Karolina Skowronek-Kindler. Generalnie witamy wszystkich naszych przyjaciół, witamy znajomych, witamy nieznajomych, którzy od tego momentu pewnie będą naszymi znajomymi. Witamy serdecznie przedstawicieli kultury z naszego miasta, pana Wojciecha Skibę już wymieniłam, jest też wieloletni prezydent do spraw kultury, pan Zbigniew Jaskiernia. Witamy serdecznie środowisko fotograficzne. Jest z nami pan artysta fotografik Jerzy Łakomski. Jest prezes grupy fotograficznej z Bytomia Andrzej Płochocki. No i właśnie się zapętliłam, proszę Państwa. Witamy serdecznie naszych patronów medialnych. Jest to Kurier Miejski i Twoje Zagłębie. Witamy przedstawicieli na sali. I za chwilę wrócimy, proszę Państwa, do bardzo ważnego momentu. To znaczy ta wystawa nie powstałaby, gdyby nie dobra wola i życzliwość dyrekcji, zarządów i generalnie pracowników zakładów przemysłowych, miejsc związanych z przemysłem, do których musieliśmy wejść, do których wejście nie jest takie oczywiste, prawda? I tutaj niektóre osoby są również z nami. Ale pozwolę sobie w tej chwili podziękować jeszcze Zbyszkowi Podsiadło, że zgodził się być komisarzem naszej wystawy. I oddam mu głos, żeby o niej opowiedział. Witam Państwa serdecznie. Każda wystawa fotografii, każda rozmowa o fotografii, w ogóle każde wydarzenie artystyczne, to jest właściwie święto. Święto tych ludzi, którzy zajmują się właśnie sztuką.
Dzisiaj mamy to święto między innymi tutaj u nas, w kominie, w gościnnym kominie i we wspaniałych gościnnych progach klubu Kiepury. Tak jak Asia wspomniała, ta wystawa powstawała właściwie blisko przez cały rok. Myśmy zaczęli już wiosną te plenery, prawda? I później skończyły się one, nie wiem, wrzesień, a później jeszcze selekcja, dobór prac. Nie było to bardzo łatwe, dlatego że nie wszyscy ludzie brali udział we wszystkich tych przedsięwzięciach, nie byli we wszystkich zakładach, a chcieliśmy uhonorować każdego. Dlatego, że to jest jedna z najważniejszych, najciekawszych wystaw, monotematycznych grupy. A ponieważ ktoś był raz, ktoś był dwa razy tylko i należało wybrać jego najciekawszą pracę właśnie z tego zakładu. Mimo, że inni też mieli bardzo ciekawe prace, prawda? I zwykle w takich sytuacjach dobór prac jest bardzo ważny. Myśmy się chyba, nie wiem, tu ze 4-5 tygodni dobierali te prace, starając się tak to zrobić, aby wszyscy byli zadowoleni, a jednocześnie, aby poziom wystawy nie ucierpiał. Także wydaje mi się, że ten efekt pracy, a już tu parę komentarzy słyszałem, wyszedł bardzo ciekawie, bardzo dobrze. Oczywiście myśmy w trakcie analizy tych prac korygowali je jeszcze, że tu by trzeba coś zmienić, tu by trzeba dodać, tu przyciemnić, parę rzeczy by trzeba zmienić, dlatego że chcieliśmy maksymalnie zadbać o poziom techniczny i poziom artystyczny tej wystawy. Jak Państwo widzą, ja sądzę, że nam się udało, ponieważ ostatnio sporo jeżdżę po Polsce, akurat w zeszłym miesiącu brałem udział jako juror w 3 poważnych wystawach i dobieraliśmy pracę, więc chcę powiedzieć, że ta wystawa broni się nie tylko jednością tematyczną, ale broni się właśnie poziomem artystycznym, co jest bardzo ważne. Słuchajcie kochani, w zeszłym roku ta formacja obchodziła 10-lecie. 10 lat, oczywiście nie wszyscy są w grupie 10 lat, natomiast ci uczestnicy, ten trzon, tych 5-6 osób, które jest od początku, wie, jak duży postęp poczynili członkowie grupy w czasie tych lat. Uważam, że trwanie przez 10 lat formacji w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, dlatego że można na tych spotkaniach, a formacja spotyka się co tydzień, nie tylko wymieniać się doświadczeniem, ale również patrzeć na pracę kolegi, moje, byliśmy w tym samym miejscu, on widział tak, ja inaczej, prawda? On zrobił takie, czemu ja tego nie widziałem? To jest też forma nauki. Nie ma zawodostwa, nie ma amatorstwa, albo jest wrażliwość, albo jej nie ma. Tu wydaje mi się, że wrażliwość zaistniała i to w tej ładnej, świetlistej formie. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję członkom za to, że nieraz męczyłem, żeby jeszcze jedną pracę dali, żeby zmienili, żeby ta praca w finalnym, ostatecznym kształcie właśnie była taka jak na wystawie. Ale jak się okazuje, wszystko to nam się opłaciło. Jeszcze raz dziękuję wszystkim członkom SMS-u, dziękuję za gościnne progi, a Państwa zapraszam do oglądania później po całej naszej ceremonii dokładnie wszystkich prac. Są autorzy, jestem ja, można dopytać, można w różny sposób jeszcze podyskutować o tych pracach. Na razie dziękuję, Asiu, idziemy dalej. A jeszcze, ponieważ wystawa Industrialne Techno Zagłębia, więc jest z nami również, ponieważ to sprawy zagłębiowskie, prezes Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, pan Dariusz Jurek. Witamy też wieloletniego redaktora Sosnartu, pana Tomasza Kostro. Przeczytać w kolejności alfabetycznej wszystkie zakłady przemysłowe, które nas gościły. I może zaprosimy przedstawicieli tutaj na scenę, jeżeli są. To jest BHH Mikrohuta Dąbrowa Górnicza. Ruiny cegielni w Łazach, no to odczytuję tylko, że byliśmy. Ruiny cegielni w Sosnowcu, niestety już ruiny, aczkolwiek bardzo zacne i duże. Elektrociepłownia Będzin S.A. Prosimy, bo wiem, że jest. Elektrownia Łagisza Będzin, Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, Huta ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, Huta Bankowa Dąbrowa Górnicza. Wspaniałe kilka wizyt tam mogły być. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu,
zarówno za jezdnia, jak i izba tradycji, która mieści się w Sosnowcu, i izba tradycji, która mieści się w Będzinie. Rejonowe przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Sosnowcu, rzemieślniczy browar Jana w Zawierciu, Muzeum Miejskie Sztygarka, kopalnia ćwiczebna w Dąbrowie Górniczej, tramwaje śląskie, Zakład Komunikacji Tramwajowej nr 1 w Będzinie. I odwiedziliśmy też wieżę Wielkiego Pieca w Porębie. Proszę Państwa, jeszcze dodam, że ten projekt z natury, po prostu projekty to do siebie mają, on obejmuje jeden rok. Natomiast tematyka okazała się tak szeroka, że my chętnie podejmiemy temat w przyszłości. Tutaj też, jeżeli Państwo nas zaszczycili i widzicie na przykład no tramwaje, ale są tylko dwa zdjęcia, no huta, są tylko dwa zdjęcia. Tych zdjęć tak naprawdę mamy bardzo dużo. Podzielimy się z nimi z Państwem, a być może zaistnieje jeszcze kiedyś wystawa monotematyczna, czyli dotycząca jednego zakładu, jeżeli będzie taka obopólna wola. Także my jesteśmy otwarci na to. Jeżeli gdzieś mamy za mało zdjęć, to chętnie przyjdziemy, pofotografujemy, bo to było nasze zadanie, to był nasz obowiązek, ale to była też bardzo duża przyjemność. No właśnie chcieliśmy wręczyć dyplomy, którymi chcemy podziękować właśnie tym firmom, tym zakładom, które użyczyły nam swojego miejsca, wpuściły nas na teren zakładów. Chcę powiedzieć, że nie wszędzie było tak pięknie. Były dwa czy trzy zakłady, gdzie nie wolno było szybciej iść, nie wolno było w lewo skręcić. Ktoś zrobił zdjęcie przypadkowe, poproszono o skasowanie, mimo że nic nie przedstawiono. Więc różnie było. Natomiast przedstawiciele tych zakładów, których tu mamy, byli naprawdę przyjazni dla nas i mogliśmy, nawet rozłaziliśmy się w sposób niekontrolowany, trzeba powiedzieć. A fotografowie to lubią. Nigdy nie lubimy, jak ktoś jest na naszych plecach. Stąd wydaje mi się, że w tej chwili, Asiu, podziękowanie dla Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. za życzliwość, zrozumienie i wszelką pomoc w realizacji projektu Industrialne Piękno Zagłębia. Składają członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu. Kierownictwa rejonu nr 1, tramwaje śląskie S.A. w Będzinie za to samo, czyli za życzliwość, zrozumienie i wszelką pomoc w realizacji projektu Industrialne Piękno Zagłębia. Bankowa w Dąbrowie Górniczej za życzliwość, zrozumienie i wszelką pomoc w realizacji projektu Industrialne Piękno Zagłębia. Proszę Państwa, no żałujemy, że nie ma pozostałych zakładów pracy, przedstawiciele z tych zakładów. Natomiast, tak jak powiedziałem, dla nas bardzo ważne, że są te firmy, jako że one są przyjazne w każdym celu. I mamy nadzieję, że z tymi i kilkoma innymi jeszcze w przyszłości będziemy współpracować. Jako że chcemy powiedzieć, że oczywiście myśmy nie spenetrowali całego zakładu. Są strefy, kiedy po prostu nie wolno fotografować. Natomiast jest coś takiego wśród w ogóle artystów, że jak w ogóle może wśród ludzi, że jeżeli coś jest zakazane, to pewnie tam by były cudowne zdjęcia. Niekoniecznie, ale takie przeświadczenie czasem oczywiście zostaje. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze w innych miejscach, w innych halach produkcyjnych, czy w innych po prostu sytuacjach spotkamy się z Państwem. Asiu? No ja myślę, że teraz zaprosimy do oglądania i również do poczęstu. Szanowni Państwo, tylko chciałem powiedzieć, że grupę Grupę Stowarzyszenia Miłośników Fotografii poznałem tak niedawno, tak dobrze. I rok temu i robimy już gdzieś tam pomoc. I przede wszystkim to, co jest ważne. Urząd ma nie przeszkadzać, ma pomagać. I mam nadzieję, że to będziemy dalej tak robić. Asiu i wszyscy, którzy robią tutaj fotografię, no będą czerpać z tego urzędu jak najwięcej. Ja dziękuję Wam bardzo za to, co tutaj robicie. Dla Sosnowca, dla ludzi, którzy tutaj przychodzą. Thank you.
bohaterami tej wystawy, autorami, których zdjęcia podziwiamy dziś. Zaraz poprosimy ich, żeby tutaj do wspólnego zdjęcia byli z nami. Asiu, po kolei odczytaj. Zdzisław Wiernaś. To chyba sobie ściągnie, dziecię. Joanna Bratko-Lityńska, kłaniam się. Jacek Kniest. Ewa Hrabka. Ewa, wychodź. Jerzy Hrabka, jedzie. Ireneusz Czechowicz. Katarzyna Boraczek. Jadwiga Grzyb. Dawid Juszczyk robi zdjęcia, ale myślę, że jest przerwę. Joanna Kaboń. Asia, jesteś. Michał Kusiak. Kręci chłop, kręci, no ale... Wiesława Stawa. Ale... No, to sobie się nie wiem. Wojciech Skórka jest teraz w sanatorium, ale duchem z nami na pewno. Teresa Solarz. Aleksandra Wójcik. Zbigniew Dzienicki. I nasz komisarz Zbigniew Podsiadło. Jesteśmy w komplecie.